Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Country Balls Heroes. Kochani, jest to kolejny, ale i ostatni odcinek z Country Ballsów. A to z tego powodu, iż no ta gra nie daje więcej możliwości. Powiem wam szczerze, osobiście męczę się już przy niej. Ogólnie była fajna na początku, ale no już coraz dłużej i tego kontentu nadal jest mało. Dlatego stwierdziłem, że to będzie ostatni odcinek, już w ogóle nie będzie się na pewno ta gra pojawiać w naszej rozpisce w głosowaniu. I myślę, że tak będzie najlepiej, dlatego postaramy się to skończyć teraz jak najszybciej. Ja sobie jeszcze tak, podlecę po Meksykańcu, bo chyba teraz będzie akurat siódmy dzień. W ogóle możemy już ich sobie zaekwipować. Akurat wypijmy po jednostki i spokój. Mury zamku, 20 drewna nam brakuje. Dużo. A żydowskie targowisko, 5 drewna. To weźmy sobie może stąd. Brakuje nam drewna. To drewno nie jest wcale takie drogie. 6 tysięcy, tyle? Easy. Już mogę wszystko stawiać. Okidoki. Już odwiedziłem to niestety. No i widzicie, po każdym save'ie znów respią się nasze itemki i tak dalej. No dużo jest tutaj rzeczy, które wymagają takiej insta poprawy. Wszystko się porespiło, jeżeli chodzi o odwiedzane miejsca. Więc no to niestety, no nie podoba mi się w tej grze. Za dużo bugów. Za dużo ewidentnie bugów. Ciekawe, czy teraz Meksykańców możemy jeszcze zaekwipować, czy nie? Możemy. Więc sami widzicie, że tych bugów jest mnóstwo. W ogóle, moi kochani, wczoraj nastąpił, że tak powiem, spawn naszego serwera do Minecrafta. Więc jeżeli macie ochotę, możecie oczywiście już w tej chwili się zapisać do rozgrywki. Co ja gadam w ogóle? Możecie się zapisać na whitelistę i zacząć już normalnie grę. Serwer jest 24/7, więc nie musicie się martwić, że nie wiem, czy ja muszę być na serwerze, czy coś. Możecie sobie grać również sami, bez żadnego problemu. I co ja sobie wymienię zamiast tych? Bo strzelających w sumie mi się tutaj fajnie mi gra, więc... ja mi ich zostawię. Dobra, idziemy na tego gnojka. Miejski ratusz mamy cały wykupiony. Cały. Lalusieńki ratusz wykupiony. Dobra, to możemy sobie teraz zacząć... kopiec drewna może? To nie jest zły pomysł. Zawsze jakieś drewno. I lecimy już na tego naszego głównego Nemezis. Pyk. 20 many, 1000 doświadczenia. Co tutaj mamy? Co tutaj mamy w tym memany? Mieszki, heheszki. Dobra, żydowskie targowisko. Mamy już cały zamek tutaj wykupiony. Całusieńki zameczek. Czym ty jesteś? Nie będziemy nawet rozpoczynać walki. Idziemy już do tego głównego przeciwnika. Pomnik aneksji. Dobra, niech będzie. Weźmy sobie jeszcze to. ONZ Bole. O ile będą dostępne, są dostępne. Świetnie. Zawsze to zwiększanie naszej całkowitej liczebności armii. Czyli możemy już jednostki zacząć produkować. O, Turcja! Jak widać, to AI też nie jest jakoś doskonały. Bo już mógł mnie dawno pokonać. A to w ogóle będzie easy walka, coś mi się wydaje. Ale będą jaja, jak to tylko i wyłącznie on został. Doświadczenia.
Ja sobie aż to zapiszę. Naprawdę aż sobie to zapiszę i to z tego powodu, żeby cofnąć, jakiego pokonam tak szybko. Bo to by było zbyt easy. A czemu ONZ-y pierwsze atakują? Czemu nasz bohater? I coś tu się zbugowało. Coś nam się tu zbugowało. Ono sporo tego. Czekaj. Dobra, spróbujmy. Może mnie nie zabije jeszcze. O, koniec rundy. I strzelamy do niedźwiedzia. Dwóch, jej, to jest easy. Pyk. Czy on ma wszystko wykupione, naprawdę? Nie może być. Dodatkowo jeszcze jednostek nie wykupił. To nie może być. A nie, pierwszy dzień jest. No to jego strata. My już tu mamy wszystko, ale gdzie się podział nasz turecki przedstawiciel władzy? To kupujemy sobie dalej. Tłum inżynierów. No nie masz innej opcji, jak mnie tylko zaatakować. Jeszcze nie zdążyłeś, biedaku. Lubiący kurczak, raz proszę. Aż ty chamie. Tak mnie tutaj próbujesz upokorzyć. No tak, Rush B, Sika, bliat. A ile on ma? To 5 mówiąc spina, mało. Ja bym mu dał movement i go zablokował. 34-15, krytyk, niestety. Sulejman. 45 DPS-a. Cześć, kto strzelił? A on. Ale ładny kryt. Ruskowicz znów zaatakuje. Ale zablokujemy dwóch strzelających dzięki temu. Blokuj to. I blokuj to. O, FSB atakuje. Krytyk. Strielamy. 0-1. 190, 0 akurat. No jednego już nie ma. 4, trzeba go wskrzesić. Jeden. Oj, ledwo się trzyma. Pyk, dwóch, kurde, to jest genialne. Herbatka. Nie dało mu HP. 4. 7. Oż ty dziadu. Zabijesz? No jest szansa, że zabijesz, ale... 4. 6. Kryt, kurde. Zabijesz? Nie zabijesz. Czekaj. Ma dużo strzelających. Moim zdaniem dobrze zrobiłem, że poczekałem. Zabijesz? Jest szansa. Zabij. Hej, nie zjem już więcej nietoperza. 30 teraz zaatakuje. Pięknie. Ponad 100? Pięknie, no Meksykańcy mi robią grę. No, jaj, zaryzykowałem. I nie pykło. Sulejman, zostaw mi mojego Meksykańca. O kurwa, zapomniałem, że tu jeszcze ten czołgista jest.
Samurai Jack, lecisz. Oddaj. Dobrze. Pyk. Szybki odcinek. Szybki odcinek. Dobra, moi drodzy, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach, nie żartuję. Szybki odcinek. Nie mogę. Genialne. To była cała armia naszego bohatera. Perfekto. Po prostu perfekto. Nie mogę, po prostu nie mogę. Dobra, kupujemy znów wszystkich. Dobra, wykupione. I pobawimy się z nim troszkę. Troszkę się z nim pobawimy. Bo to tak troszeczkę za szybko by ten odcinek nam szedł. Oj. Co ja mogę powiedzieć o tej grze? No naprawdę, widzę, że się starają chłopaki, którzy to robią. Tylko no, nie wiem, czy zbytnio nie przesadzili ze swoim myśleniem o tym wszystkim. O, Tulejmon. Zobaczmy, jak zachowa się automatyczna walka. Mówię, to już jest zabawa. To już jest w tej chwili zabawa. Trochę jak na LCS-ach, można sobie pooglądać, jak sobie radzą dwie drużyny. Groźnie. Teraz nasi atakują, pyk. Kurde, dwóch, jeden. Pyk, czterech. Ja bym to lepiej rozegrał, stanowczo. Zabijecie tak FSB przynajmniej, czy nie? O. Nie krytyk. Zabijcie tych strzelających. Pięć. Cztery. Tyk. Nawet FSB nie dobili. Trzeba pamiętać, żeby go tylko wykończyć jeszcze przed tym siódmym dniem. Brama Bendenburska. O. Wraca. No idziemy drugą stroną za to. Idziemy się z nim bawić w ciuciu babkę. Lepszona chata bawarska. Chyba pokonał. I pyk. Majne. Tak to my się możemy bawić i bawić.
Mury zamku ulepszone. O, radzę ci lepiej tu zostań. Tak, bierz, bierz, śmiało. Gdzie tu jest karczma? Jezu, nie widzę karczmy. To jest w Jitsu. Gdzie tu jest karczma? I to jest kolejne moje zastrzeżenie do tej gry. Nie wiem gdzie co jest, naprawdę. O, tu jest. Nie jest jakoś odznaczone graficznie, po prostu jest walnięte i tyle. Karate Putin, bo... Dobra, tych połączymy. I ty, przyjacielu, lecisz. Ciekawe, co się stanie, jak go zablokuje. Czy poleci gdzie indziej? Zablokujecie tu. To zablokujecie tu. Zobaczymy, jak AI będzie reagować na to wszystko. Je kupimy. To jest genialne. A, przegrał. Kurde. Nie no, moi drodzy, no... Co ja mam o tej grze powiedzieć? Mam 17 minut materiału. To jest za mało. Możemy sobie jeszcze zobaczyć różnicę pomiędzy Poland Ballem a Poland. Mieliśmy teraz Poland, tak? Poland to jest po prostu jednostka z Król Korwinusem. No dobra. A Poland Bowl? I kampania, scenariusz. Kurde, nie chciałem tego. Teraz nie wiem, co mi wybrało. Chcę oglądać odcinek, gdzie będziemy sprawdzać różne rzeczy. Zaawansowane. Poland. Poland Bowl. Czym to się różni? Rozumiem, że nie różni się niczym. Jedyne... Naprawdę... Twórcy... Jedyne co zmienili całkowicie... Odwrócenie kolorów. Jedyna rzecz, którą zrobili twórcy, jako drugi zamek. Nawet nie postarali się, żeby tutaj było zamienione. Powiem wam szczerze, co myślę o tej grze całkowicie. W stosunku do innych gier indie tego typu, ta gra bardzo wypada biednie. Naprawdę bardzo biednie. Niby kolory. Można na przykład mieć zamknięte? A nie, nie może być. To o tyle dobrze. USA już patrzyliśmy wcześniej. Chiny patrzyliśmy. Rosję patrzyliśmy. Niemcy patrzyliśmy. UK jeszcze chyba nie patrzyliśmy. To weźmy sobie tak na szybko. Więc co myślę o tej grze? Gra wypada bardzo biednie. Jeżeli chodzi o... taki całokształt, bo ma masę, naprawdę masę bugów. Nie widzę przyszłości, co oni by mogli tutaj dawać, bo naprawdę... No temat... Znaczy, nie, inaczej. Mogą dodawać, aczkolwiek mają dużo do przepisania. Tak jak na przykład widzicie, w Herosach zazwyczaj te budynki były jakoś rozróżnione. Nie było takiego czegoś, że większość terenu to był obrazek. Nie, tam w większości to właśnie były budynki.
były znacznie oddzielone od tego wszystkiego, co było tylko tłem. Tutaj nie widzisz tego dokładnie. Niby tam widać, że delikatnie kreska jest troszeczkę ciemniejsza, no i no, trochę tam widać, że to może być coś klikalne. Ale oprócz tego, jeżeli coś tu by było jeszcze klikalne, to ja bym tego nie zauważył nawet. Naprawdę bym tego nie zauważył, tak jak królewska zbrojownia. Ona jest na pierwszym planie, ją widać, ale jeżeli na przykład, nie wiem, tutaj zrobiliby kuźnię, czy zrobiliby karczmę, ja bym tego nie zauważył, nawet nie ma takiej opcji. Dlatego, jeżeli chodzi o tą grę, pomysł był ambitny, pomysł nadal jest ambitny, bo ta gra jeszcze nie umarła nic z tych rzeczy, chociaż widzę, że ma coraz mniejszą ilość graczy, to można raczej nawet policzyć na graczach, graczy na ilości jednej ręki tak naprawdę, no może dwóch dłoni, ale nic więcej. Ta gra naprawdę ma bardzo, ale to bardzo niską ilość graczy. Czekajcie, zobaczmy sobie, co tutaj jest. Grupy gry. Pokaże mi to, czy to nie pokaże mi tego? Chyba mi tego nie pokaże w tej chwili. Ale ja powiem mniej więcej, ile Country Balls Heroes za 54 zł, ilu ma graczy? Na daną chwilę chyba jestem tylko ja. Naprawdę, a ostatni z komentarzy na dyskusjach był 2 kwietnia. A ostatni update był 28 lutego, więc... Czy opłaca się inwestować w to pieniądze? Szczerze? Nie. Nie to, żebym namawiał do czegokolwiek, aczkolwiek... Jeżeli będzie demo do ogrania, ograjcie sobie demko. Jasne, żeby sobie sprawdzić, ale nie wydawajcie na to pieniędzy. Wydaje mi się, że ta gra skończy właśnie na tym etapie, co jest w tej chwili. Dodadzą tam jakiś multiplayer i tak dalej, o ile oni w tej chwili potrafią dodać ten multiplayer. Bo jeżeli by potrafili dobrze to zrobić, to tak naprawdę w tej chwili nie trzeba byłoby zmieniać wersji, żeby w ogóle zobaczyć betę. Ewentualnie można by było zmienić wersję na betę i można byłoby grać też w singla. A w tej chwili musicie albo wybrać single mode, albo multiplayer. Nic więcej. Więc wydaje mi się, że chłopaki po prostu nie potrafią użyć swojego kodu jako grywalnej wersji. Takie mam wrażenie. Tak samo jeżeli chodzi o te skałki. Po co dodają takie rzeczy? To wygląda jak jakiś, nie wiem, surowiec w tej chwili. Nawet te kaktusy wyglądają jak surowiec. Tutaj też głównym mylącym, że tak powiem, elementem otoczenia to jest samo otoczenie. Tak samo widzicie, Aztec Warrior Ball, czy nawet ten ONZ, tak dobrze mówię? Znaczy Unball Fairy, czy nawet meksykańska chata. Nie wiem, czy Meksykańcy są akurat dodani do USA, ale chyba nie. Jest tu dużo jednostek, tak jak Nepal Dragon, czy nawet ta Antarctic Ball Valkyria i tak dalej, ale te jednostki nie są w ogóle dodane jako grywalne. A jeżeli są dodane, to jako tylko i wyłącznie takie siedliska, no nie? Moim zdaniem nie jest to dobre. Za mało zamków to raz, za dużo naćkane tego wszystkiego. To jest główny problem Country Bowlsów. Nie wiem, czy ktokolwiek ogląda mnie z twórców, czy coś takiego, ale naprawdę jest tego za mało. Jest tego znacznie za mało. Dodatkowo drzewka tutaj nie są dobrze zoptymalizowane. Powinny być podzielone albo atak, albo... Czy nie, inaczej. Troszeczkę z ataku, te ogólnie drogi, na przykład Polski, Izraela, Wielkiej Brytanii, powinny być pomieszane ze sobą. A nie tak, że Polska ma tylko atak, Izrael ma tam krytyki i ignorowanie pancerza, a tu są same zasoby. Bo przez to, że tutaj mamy atak, wybieramy tak naprawdę na początku tylko i wyłącznie atak, bo to jest najbardziej przydatne, żeby jak najmniejsze straty zyskiwać. A to schodzi na drugi plan. To jest na początku przynajmniej naprawdę, no useless, no 300 pieniędzy, 500 pieniędzy to nie jest dużo.
nie wiem, może ja na początku nie widziałem takiego przesłania tych punktów, być może. Aczkolwiek, no, dla mnie tutaj jest też troszeczkę balans skasztaniony. Bo i bez tego, bez problemu sobie budynki rozbudujemy. Więc reasumując, czy polecam? Do testu tak, do zakupu nie. Chyba, że będzie przecena 90%, wtedy spoko. Bo to naprawdę nie jest gra na więcej niż godzinę czasu. No może dwie. Znudzi wam się, więcej do niej już na pewno nie wrócicie. To mogę wam po prostu powiedzieć nawet w tej chwili. Bo ja na początku przez 2, 3, 4 pierwsze odcinki miałem jeszcze na tą grę zajawkę. Ale teraz jak sobie myślę, kurczę, znów mi wybrali country ballsy, to szczerze powiedziawszy, trafia mnie szlak. Trafia mnie szlak. Nie lubię tej gry. Znaczy, lubiłem, ale już nie lubię. Przez swoją monotonność i brak zróżnicowania. No i przez bugi, których jest naprawdę mnóstwo. Ja wiem, że to jest Early Access, chyba Early Access. Aż nawet, kurde, nie wiem. Chyba to jest Early Access. Country Balls Heroes. Tak mi się wydaje, że to jest jeszcze Early Access. Nie! To nie jest Early Access. Nie, kochani, no to... O, naprawdę, żeby to jeszcze był Early Access, to ja bym zrozumiał wiele. Ale tu nie ma podstawowego gameplayu. Nie ma podstawowego gameplayu. To, co w tej chwili widzę nawet na obrazkach z gry, tego nie ma. Tu nawet grafiki są przestarzałe. Te grafiki są znacznie ładniejsze, które oni przedstawiają. No, nie mogę wam tego pokazać niestety, bo OBS mi tego nie przechwytuje. Ale nawet grafiki są okłamane. Więc ja gdybym mógł w tej chwili, to zrobiłbym refunda. Totalnie. Wiem, że ograłem sporo, no ale ograłem na siłę, więc nie wiem, czy to się liczy. Ograłem to na siłę. Dobra, moi drodzy, tak więc do Country Ballsów już nie wracamy. Jest ostatni odcinek definitywny. Ja kończę serię, chyba że naprawdę twórcy kiedyś jeszcze ogarną temat. Dodadzą nowe jednostki, nowe jakieś tam budynki, miasta i tak dalej. Dodadzą normalny multiplayer, a nie jakiś tam... betowski, który raz działa, raz nie działa, wtedy spoko. Wtedy jak najbardziej jeszcze wrócę do tej gry, ale na dany moment ta gra jest u mnie już zakończona. I moi drodzy, pamiętajcie, że to, że ja zakończyłem serię, nie znaczy, że ona jeszcze nie wróci. Może wróci, może nie. Tak więc pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Harmonogram, głosowanie na kolejne serie macie oczywiście w opisie. Na stronie spookyshiro.pl. Tam również macie dostęp do whitelisty na serwer Minecrafta. Grał do was Shiro. Trzymajcie się. Hej, hej.